chciałbym dzisiaj dalej głosić z listu do Rzymian, ponieważ jestem bardzo zainspirowany tym, kiedy tłumacząc ten list, zostaje coraz bardziej oświetlony światłem Bożym. Dzisiaj będę głosił z takiego fragmentu Rzymian między 7:14 a 8:2. Więc jeśli chcecie patrzeć w tekst, to porównujcie sobie od razu tekst, który jest tekstem zapisanym w waszych Bibliach, a tekstem, który my tłumaczymy. A wielokrotnie różnice są ogromne. Ten fragment tego największego chrześcijańskiego traktatu mówi o prawach. Wiecie, prawa to są ustanowione, pewne stałe, nie wypadkowe, tylko stałe. I z prawem jest coś takiego, jakimkolwiek prawem, że aby mogło przestać działać prawo jakieś, to musi zacząć działać inne prawo przeciwko niemu. Rozumiecie, jak to funkcjonuje? Nie ma czegoś takiego, że jest jakieś prawo i ono sobie znika. To jest niemożliwe. Takie coś nie istnieje. Wielu chrześcijan dzisiaj mówi, że wiesz, już nie ma prawa mojżeszowego. Ja mówię, ale co to znaczy nie ma? No ja nie muszę przestrzegać prawa mojżeszowego. Ja mówię, nie, no nie musisz przestrzegać prawa mojżeszowego. Absolutnie. Okres przestrzegania przez człowieka prawa mojżeszowego został zakończony 2000 lat temu. A dlaczego został zakończony 2000 lat temu? Ktoś powie, bo Jezus umarł na krzyżu. Nie dlatego, że Jezus umarł na krzyżu. Tylko dlatego, że Jezus wykonał to prawo, a następnie umarł na krzyżu. Kiedy przestało działać prawo mojżeszowe? Kiedy znalazł się na ziemi jakiś człowiek, który wypełnił prawo. Chodziło o wypełnienie tego prawa. To nie chodziło o to, żeby przyjść i te prawo wyeliminować. Jezus powiedział, ani jedna litera, kropka, jota, nic nie przeminie. Rozumiecie? Bo to jest nieprzemijalne. Prawo jest nieprzemijalne. Na przykład inne prawo, takie dzisiejsze, prawo przyciągania ziemskiego. To jest prawo. W ogóle, czy ty się zgadzasz z prawem przyciągania ziemskiego, czy ty się nie zgadzasz? Rozumiesz, o co chodzi? To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ty możesz swoje filozofie wytaczać. Ja się nie zgadzam. Nie zgadzasz się. Wyjdź z pierwszego piętra przez okno. Będziesz miał bardzo głębokie doświadczenie. Czego? Tego, że twoja niezgoda nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Prawo jest prawo. I żeby prawo mogło przestać działać w jakimś przypadku, trzeba na nie zareagować innym prawem. Rozumiecie? Na przykład, jeśli wskutek prawa przyciągania ziemskiego butelka spada, to żeby ona nie spadła,
to muszę zastosować inne prawo. Dzięki prawu, nazwijmy to mojej ręki, zniwelowałem, lecz tylko dla tej butelki, prawo przyciągania rzymskiego. Muszę zareagować prawem na prawo, inaczej nie można żyć na tym świecie. I ja troszkę chcę dzisiaj pokazać wam jedną rzecz i wiem, że od jutra będę miał od wielu z was informacje, tak jak po ostatnim moim głoszeniu, że zostaliście pouwalniani i przeszliście krok dalej. 14 werset. To są wyznania Pawłowe. Bowiem, mówi Paweł, wie. A Paweł, kiedy mówił, że wie, to znaczy, że on to przeżył. Tutaj użyte słowo wiem, to jest słowo doświadczyłem, inaczej, dowiedziałem się, zbadałem, doświadczyłem. Rozumiesz? On mówi, wiem, że prawo Boże jest duchowe. Istnieje jednak ja, naturalny, czyli zespół moich fizycznych i psychicznych cech, które zostały w przeszłości oddane przeze mnie pod władzę grzechu. Zobaczcie, co on mówi. On mówi, wiem, że prawo duchowe, że prawo Boże jest duchowe, ale istnieje ktoś taki, jak, a pamiętajmy, że on jest narodzony z Bożego Ducha. Narodzony, to pisze, narodzony z Bożego Ducha człowiek, który pełni funkcję apostoła Bożego. I napisał 2/3 Nowego Testamentu. Wiem, że istnieje ja naturalny. Czyli on wie, że jest ktoś taki jak naturalny Paweł. Naturalny Paweł. On to wie. Wie, że prawo Boże jest duchowe, czyli ponadnaturalne, a istnieje też naturalny Paweł. Pamiętajcie, że on pisze to jako narodzony z Bożego Ducha człowiek, czyli on mówi o sobie, że istnieje teraz jako naturalny człowiek. Ja czasami słyszę od ludzi Bożych takie slogany. Jestem duchem. Ja mówię też. A powiedzieć ci mówię, dlaczego też? Bo widzę, jakie problemy przechodzisz. Jak ty byś był tylko duchem, to byś nie miał tych problemów. Bo będąc tylko duchem, podlegałbyś duchowemu prawu, które jest Boże. Ale jest coś w tobie jeszcze. Jest jakiś naturalny człowiek. 15. Albowiem robię nie to, czego dowiedziałem się na podstawie prawa Bożego, mimo że chcę robić to, co prawo Boże mówi, lecz robię to, czego nienawidzę. Apostoł to mówi. On mówi, nie robię to, czego dowiedziałem się z prawa Bożego. Ilu z was systematycznie, codziennie nie robi tego, co mówi prawda Boża? Chcesz się przyznać? To podnieś rękę. A, widzisz, ile masz wspólnego z apostołem Pawłem? Zobacz, od razu w ogóle wolność przychodzi. Jestem podobny do apostoła Pawła. Pawłowy jesteś taki. Albowiem robię nie to, czego dowiedziałem się na podstawie prawa Bożego, mimo że chcę robić to, co prawo Boże mówi, lecz robię to, czego nienawidzę. Prawo Boże jest duchowe. Paweł rozpoznaje w sobie naturalnego człowieka i nie robi jako ten naturalny człowiek tego, czego się dowiedział z prawa Bożego. Robi to, czego nienawidzi.
czy chrześcijanin, czyli odrodzony z Bożego Ducha człowiek, w pełni świadomy, jest w stanie robić to, czego nienawidzi? Tak. To jest możliwe. Żeby w pełnej świadomości robić to, czego się nienawidzi, przez cały czas będąc odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Czy robić co nie robić? A bardzo proszę. A dowiemy się zaraz. Dowiemy się, czy nie jest w stanie tego, czy jest w stanie tego nie robić. Bo ten wywód właśnie do tego prowadzi. Czy jest w stanie, czy nie jest w stanie. A jeśli jest w stanie, to jakim sposobem ma to robić? Na razie widzimy bardzo poważne prawo, które Paweł rozpoznaje w sobie. Prawo czynienia zła. Jest ono tak silne, że apostoł nie jest w stanie mu się oprzeć. I mówi, ja robię to, czego nienawidzę. Nie wiem, czy istnieje większa frustracja niż ta, kiedy człowiek robi to, czego nienawidzi. Wystarczy tylko, że pomyślisz sobie o wykonywaniu pracy, której nienawidzisz. Zwykłej pracy. I zobacz, co w tobie powstaje. Robisz to, czego nienawidzisz. Robisz to. Dlaczego to robisz? Bo chcesz mieć pieniądze, ale ty nienawidzisz tego, co robisz. Żygać ci się chce. Idziesz rano do pracy i chce ci się żygać. Wychodzisz z pracy i mówisz, uff, przetrwałem kolejne 8 godzin, bo robiłem to, czego nienawidzę. W ogóle, wiecie, co to znaczy robić to, czego się nienawidzi? To jest robienie rzeczy, których efektów nie chce się oglądać. Wiesz, jak się żyje, kiedy nie chce się oglądać efektów własnych czynów? To jest dramat. Nienawiść to jest niechęć oglądania czegoś swoimi oczyma. Paweł mówi, ja czynię to, czego nienawidzę. Nienawidzę tego. Odrodzony z Bożego Ducha człowiek apostoł. 16. A jeżeli robię to, czego nienawidzę, i tu się zaczyna, chociaż jeszcze może za chwilkę. A jeżeli robię to, czego nienawidzę, zgadzam się z tym, że prawo Boże jest dobre. To jest paradoks. Bardzo duży paradoks. Jeżeli wiedząc, co należy robić, człowiek tego nie robi, mówimy o człowieku Bożym, to potwierdza, że prawo Boże jest dobre. Nie wiem, czy wy zrozumieliście, co ja powiedziałem przed chwilą. Jeżeli człowiek Boży wie, co jest dobre, wie, co należy, a jednocześnie nie robi tego, co należy, to teraz posłuchaj, jak to wygląda w duchowej rzeczywistości. W duchowej rzeczywistości człowiek ten swoim zachowaniem świadczy, że prawo jest dobre. Czyli, że Bóg ma rację. W tym samym czasie człowiek ten się potępia. Jak mogłem to zrobić? Czemu to zrobiłem? Nienawidzę tego. Ale w duchowej rzeczywistości on potwierdza to, że prawo Boże jest dobre. Czy wiecie, jaki na przykład z tego jest wniosek? Że cokolwiek zrobisz, dobrego czy złego, i tak oddasz chwałę Bogu. Nie wiem, czy to kiedykolwiek słyszałeś. Nawet twój przewrót w grzech w dzisiejszej koniunkcji duchowej oddaje chwałę Bogu, bo przyznaje prawdę temu, który jest prawodawcą. Chcę, żebyście cały czas obrazowali swoją pozycję w Chrystusie Jezusie, bo jeżeli zależy wam na tym, aby być silnymi ludźmi w Bogu, to w waszym życiu nie może być jednego grama wątpliwości w stosunku do tego, kim jesteście, jak żyjecie. Nie może być. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Szatan nie potępia. Nie ma nigdzie w Biblii napisane, że szatan potępia. Szatan oskarża, ale nie potępia. A wiesz, co cię potępia? Tylko i wyłącznie twoje serce.
To jest napisane w Piśmie Świętym. Jeżeli czujesz potępienie, to jest to potępienie wynikające z zestawu myślowo-emocjonalnego, który znajduje się w tobie, w najgłębszych elementach twojej duszy. To cię potępia. Szatan cię oskarża. To jest fałszywy oskarżyciel, rozumiecie? Taki prokurator, który nie ma dowodów. Ale on cię nie może potępić, on nie ma takiej mocy. Ale ty masz taką moc, żeby sam siebie potępiać. A zgadnij, co się dzieje w duszy człowieka, kiedy człowiek sobie uświadomi głęboko, że czy czyni dobrze, czy czyni źle, oddaje chwałę Bogu. To jest bardzo dziwne, ale o tym pisze Paweł. Kiedy ja sobie uświadomiłem, czy ja dobrze czynię, czy ja źle czynię, tak? To czyniąc to, jako narodzony z Bożego Ducha człowiek i zgadzając się z tym, że prawo Boże, czyli prawdy Boże, tak to sobie czytamy, są dobre, cokolwiek za tym zrobię, i tak uwielbię Boga. To była jedna z pierwszych rzeczy, którymi zacząłem wytrącać diabłu atrybuty z ręki. On do mnie mówił, źle czynisz, a ja źle czyniłem. On mówił do mnie, źle czynisz. Ja nie mówiłem do niego, precz. Ja mówiłem, tak, masz rację. I co z tego? No i co, mówię. Czemu ja do niego tak mówiłem? Bo to była prawda, co ja mówiłem. Bo jakbym do niego mówił, precz szatanie, to znaczy, żebym się z nim zgadzał. Z jego oskarżeniem wobec mnie. Rozumiesz? A on nie posiada żadnych dowodów na mój temat. I jeszcze raz. A jeżeli robię to, czego nienawidzę, powtórz to sobie w głowie. Jeżeli robię to, czego nienawidzę, zgadzam się z tym, że prawo Boże jest dobre. Powiedz sobie jeszcze inaczej. A jeżeli grzeszę, ja, wymień swoje imię teraz w głowie, a jeżeli grzeszę, to grzesząc potwierdzam to, że prawo Boże jest dobre. Rozumiesz to? Jesteś nietykalną postacią, jeśli tylko dobrze zrozumiesz w ogóle przekaz Pawłowy. 18. Bo wiem, dalej Paweł mówi, wiem, że nie przebywa we mnie, to jest w mojej psychofizyczności, dobro. Albowiem jest we mnie duchowym chęć do realizowania wytycznych Bożego prawa, jednak wykonania zawartego w nim dobra nie ma. Paweł mówi, wiem, że nie przebywa w mojej duszy i ciele dobro. Czy ty wiesz, że w twojej duszy i ciele nie przebywa dobro? Nie, że przebywa trochę. Może myślałeś, że trochę przebywa w twojej duszy. Może pomyślałeś, jestem już długo z Bogiem, wiele się pozmieniało we mnie. Ale to apostoł Paweł mówi. Zgódź się z tym. Ja powiedziałem do Boga, do diabła, do aniołów, do otaczającej mnie rzeczywistości duchowej, nie przebywa w moim ciele ani w mojej duszy nic dobrego. Wiecie, wiele razy stawałem przed sądami ludzkimi. I ostatnim razem mój mecenas doszedł do porozumienia z sędzią. I doszedł do porozumienia w taki sposób, że jeżeli dobrowolnie przyznam się i wyznaczę sobie karę, czyli on to zaproponuje, prawda? Oczywiście w umowie z prokuratorem, to nie będzie prowadzony proces przeciwko mnie. Takie prawo jest. To się nazywa dobrowolne poddanie się karze. Taki artykuł. No i teraz o co chodzi?
Wielu ludzi chciałoby skorzystać z tego artykułu, ale nie chcą się przyznać do tego, że popełnili przestępstwo. Mówią, ja nie popełniłem tego przestępstwa. A prawo mówi, ale mnie to gówno obchodzi. Pytanie, czy chcesz skorzystać z artykułu łagodzącego. Pytanie, czy ciebie to interesuje. Czy ty wiesz, że jeżeli ty uznasz całym swoim sercem, że w twojej duszy, a nie w ciele nie przebywa ani gram dobra, to ty zaczniesz wywalać diabłu następne narzędzia z ręki? Bo on nie będzie mógł przyjść do ciebie i powiedzieć do ciebie, no widzisz, jesteś zły. A ty powiesz, przecież ci dawno powiedziałem, że jestem. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Przeczytałem list do Rzymian i ci właśnie oświadczyłem dawno temu, że jestem zły. Tak, jestem zły. W czym ty masz? Ale z czym jest problem? Nie mieszka we mnie ani gram dobra, jak w tobie. W tobie, szatanie, i w mojej duszy i ciele nie ma dobra. Co chcesz mi powiedzieć? Gdzie chcesz mnie oskarżyć? Jakie chcesz podnieść przeciwko mnie dowody? Wiecie, dlaczego Paweł to ojciec Kościoła? Bo on zbudował swoim nauczaniem silne jednostki. Silne jednostki. Ja jestem silną jednostką, bo zastosowałem Pawłowe metody. Dopóki nie stosowałem tych metod, to walczyłem. Na przykład wiecie, z czym walczyłem? Ze złem w mojej duszy i ciele. Spędzałem na tym godziny. Modlitw, postów i wielu innych czynników. Rozumiesz, o co chodzi? Co ja nie robiłem, żeby przestać zauważać w sobie zło? Aż kiedyś zrozumiałem to, czego was teraz uczę. We mnie nie ma dobra. To czego ja mam tam szukać? Nie ma. W mojej duszy i ciele nie ma grama dobra. Bo wiem, że nie przebywa we mnie, to jest w mojej psychofizyczności dobro, albowiem jest we mnie duchowym. On już takiego fajnego podziału tu dokonuje. Chęć do realizowania wytycznych Bożego prawa, jednak wykonania zawartego w nim dobra nie ma. Nie ma. 19. Bo nie wykonuję dobra, którego chcę w moim duchu, ale czynię zło, którego w moim duchu nie chcę, jednak je czynię. On jest tak świadomy tego, co się z nim dzieje. On nie robi w ogóle jakichś obejść, nie tłumaczy się. Wiesz, w ogóle, jak się przyznasz do prawdy jakiejś, to ty się nie musisz już tłumaczyć dalej. Wiesz, jak było pięknie, jak ja byłem wtedy, miałem udział w zorganizowanej grupie przestępczej, miałem przywództwo w tej grupie, miałem w ogóle wyłudzenia, w ogóle potężnych pieniędzy i tak dalej. Ale kiedy ja się zgodziłem na ten artykuł, ja się przyznałem. Wiecie, co ja powiedziałem? To nie było, że przyznałem się i opisywałem wszystko. Ja wyszedłem na salę sądową i sędzia mnie się pyta, czy przyznaje się pan do zarzucanych panu czynów? Czy oskarżony przyznaje się do zarzucanych mu czynów? Ja mówię, tak, w całej rozciągłości. Akt były takie ruskie torby. Wiecie, to tych toreb nie wiem, ile tam stało. Rozumiecie? A sędzia mówi tak, jaki wyrok proponuje prokurator? A prokurator to jest zwykły Zdzisiek, który pracuje za pensję, rozumiesz, o co chodzi? I w dupie ma w ogóle grzebanie się w takich sprawach, w których można się grzebać 15 lat. I on mówi, no już my się umówiliśmy tutaj z prawnikiem pana Cyrońskiego, no proponujemy 2 lata pozbawienia wolności. A ja siedziałem już 2 lata 8 miesięcy w areszcie. To tam potem jeszcze inne sprawy sobie do tego podłączałem. Czyli w tej sprawie, gdzie mogłem
bez niczego dostać 12 lat jako recydywista, dostaję 2 lata pozbawienia wolności, gdzie mam odsiedziane to już dawno temu w areszcie śledczym i to najlepsze jest, zero kosztów. Skarb państwa jest obciążony kosztami. Wyłudzenia milionów złotych. Dlaczego? Bo powiedziałem, że się zgadzam z całym materiałem dowodowym. Tam było kupę kłamstw na mój temat. Oprócz tego, że tam były fakty, to tam było kupę kłamstw. Gdybym był człowiekiem pysznym, to bym powiedział, nie, ja chcę procesu. Ja tam pokażę, co robiłem, a co nie robiłem. A mecenas do mnie mówi, Artur, w ogóle wyluzuj. Przyznaj się do materiału całego. Bierzemy, kurczę, ten wyrok. Nie płacimy, idziemy do domu. Rozumiesz? Nie ma w tobie w ogóle dobra. O, ani grama, ani w twojej duszy, ani w twoim ciele. Zgódź się z Pawłem, a masa cierpień odejdzie od twojego życia. Przestaniesz się kopać z koniem. Rozumiesz? Przestaniesz usiłować robić rzeczy, których nie zrobisz. No to po co chcesz je robić? Jak i tak ci nie wyjdą. W celu jakim? Żeby coś zrobić, trzeba poznać metodę. Żeby poznać metodę, która działa, trzeba najpierw odrzucić wszystkie metody, które nie działają. Nie można jednocześnie szukać metody, która działa i działać na podstawie metod, które nie działają. To absurd. Rozumiesz? Absurd. Nie wykonuję dobra, które chcę w moim duchu. No nie wykonuję, mówi Paweł. Przyjdź dzisiaj sobie do Boga w twojej wieczornej modlitwie. No nie wykonuję, Boże, tego, co jest w moim duchu. A powiem ci, Boże, coś dalej. Przestaję próbować. Od dzisiaj. Zamykam tą niechlubną ścieżkę. Bo to się nazywa samosprawiedliwość. My dzisiaj rozkładamy na części pierwszy temat łaski. My to robimy tutaj, właśnie w tej chwili. Bo nie wykonuję dobra, które chcę w moim duchu. Ja nie wiem, ty na pewno chcesz dobra. Powiem ci coś, jak jesteś narodzony z Bożego Ducha, to ty chcesz dobrze czynić. Chyba, że nie jesteś. Wtedy masz w nosie. Bo każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek chce dobrze. I to się nazywa intencja. Dlatego jak wam mówiłem, to jest początek nauki całej. To są podstawy chrześcijańskiej nauki i nauka o sądach Bożych. Ona mówi o tym, że przede wszystkim na pierwszy rzut pójdą nasze intencje. Nie co robiłeś, tylko dlaczego. Bóg nie zapyta ciebie, czemu ty zabiłeś tego człowieka. Tylko on zapyta ciebie, Artur, z jakiego, jakby, co ci towarzyszyło, gdy to robiłeś? Chciałeś czy nie? Panie, nie chciałem. I to jest główny dowód. To jest główny dowód. Ale zabiłem. A nie chciałem. I diabeł mówi, zabiłeś. A moja intencja mówi, ale nie chciałem. I wiesz, co jest ważniejsze? Moja intencja, a nie to, co on mówi. Bo intencje są twoje dobre. Chyba, że nie jesteś narodzony z Bożego Ducha. Paweł mówi, w duchu chcę czynić dobrze, ale wykonania brak. Brak. 20. A jeżeli robię to, czego nie chcę w moim duchu, teraz posłuchaj, nie robię tego już ja duchowy, ale grzech, który przebywa w mojej psychofizyczności. Wiesz, jakby to nazwała psychologia? System wyparcia. A rozumiesz? System wyparcia. On mówi,
Jeżeli robię to, czego nie chcę w moim duchu, jeżeli robisz to, czego nie chcesz w twoim duchu, jeżeli robisz to, co jest niezgodne z twoimi intencjami, jeżeli robisz to, czego nienawidzisz, jesteś zupełnie świadomy i robisz to, czego nienawidzisz, to nie ty już to robisz, ale grzech, który mieszka w twojej psychofizyczności. Ty w ogóle zrozumiałeś, co tu Paweł zrobił? On zwalił odpowiedzialność na swoje kalectwo. To nie ja, mówi. Bo ja nie chcę. To tamten. To on. Kiedyś ktoś do niej powiedział, ty zabiłeś człowieka. Ja mówię, to tamten. Kto? Ja mówię, no nie ja. To tamten zabił. Ktoś powie, to jest schizofrenia. Ja mówię, ale święta. Ważne, że święta. Ja uważam, że mam świętą schizofrenię. Tak jak mam świętą amnezję, tak mam świętą schizofrenię. Tak. Wszelkie zło, które czynię w moim życiu, nie ja już czynię, lecz grzech, który mieszka w mojej psychofizyczności. O, taki to jest list do Rzymian. Religiarz zgrzyta. Mówi, oni do grzechu namawiają. Nie, nikt ci nie namawia do grzechu. Po prostu jasno ci oświadczam, że grzeszysz. W ogóle robisz to, czego nie chcesz. Przepraszam. Chciałeś być miły dla brata czy siostry, wydarłeś się, proszę cię, na niego, jakbyś w piekle mieszkał. Zastata! Co to jest? A potem... Wydarłeś mordę na niego i już w środku czułeś, a w środku już płakałeś. Nie, w ogóle wydarłem i na niego zachowałem się jak śmieć. Dlaczego ja się wydarłem, Panie Boże? Jest tak mi źle, że się wydarłem. Nienawidzę tego. Pomóż mi to zmienić. Nie pomóż mi to zmienić. Przestań. Zamiast do Boga odwróć się do diabła i powiedzieć, słuchaj, łajzo. Wyjaśnię ci jeszcze raz. Dlatego się wydarłem na brata czy siostry, bo mieszka we mnie grzech. Tak jak w tobie. Różnica między nami jest taka, że ja jestem narodzony z Bożego Ducha, a ty nie. I się bujasz. Wiesz, o co mi chodzi? I się bujasz. Czy ty rozumiesz, że to są atuty? To są fakty? A nie, wą, co to, a nie, prysz! Porozmawiaj z nim. Rozmowa jest bardzo dobra. Diabeł musi ulec argumentom. On nie ulegnie twojemu w ogóle, twoim emocjom, twojemu skakaniu. Precz, 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 precz. On się z tego śmieje, śmieje się. Jak kiedyś mówiłem, chrześcijanin skacze, krzycze, a diabeł wyjmuje kozy z nosa i w niego strzela. Rozumiesz, to jest takie w ogóle taka historia. Ale wejdź z nim, porozmawiaj na argumenty. Dlatego jest napisane, prawda cię wyswobodzi, argument Boży cię wyswobodzi. Rozumiesz? Argument Boży cię wyswobodzi. Argument. To jest siła chrześcijanina. Argument. Komunikacja jest ważna, trzeba się nauczyć komunikować z szatanem. Odpowiednio. Wtedy on będzie kapitulował. A jeżeli robię to, czego nie chcę w moim duchu, nie czynię to ja, ale grzech, który mieszka we mnie, czyli w mojej psychofizyczności. 21. Odnajduję więc takie prawo w swojej osobie, że w moim duchu chcę czynić dobro, ale tuż obok w mojej psychofizyczności jest zło. Paweł mówi, prawo takie odnalazłem. To prawo. To nie jest coś, co się przydarzyło Pawłowi. To duchowe prawo. Powiedz sam do siebie, odnajduję takie prawo w sobie, że w moim duchu chcę czynić dobrze, ale tuż obok, w mojej psychofizyczności, w mojej duszy i ciele jest zło.
tuż obok. Zatem cieszę się, że prawo Boże jest w moim duchu, czyli wewnętrznym człowieku. Co on robi? On zaczyna budować świątynię pańską, czyli system uwielbienia. Na czym on opiera system uwielbienia? Na tym, że w jego duchu jest prawo Boże. Że w jego duchu są zawsze prawidłowe intencje, że jego w duchu są zawsze prawidłowe chcenia, że w jego duchu jest niebo. On to wie, on to rozumie, zaczyna budować uwielbienie, zaczyna wywyższać Boga za to, kim jest w duchu. Zapomina o tym, kim on jest w psychofizyczności. Przestaje go to interesować, kim on jest w duszy i w ciele. Nie interesuje go to. Bo on wie, że tam mieszka zło i że tam rządzi grzech. Chrześcijanie to myślą, że jak oni się narodzili z Bożego Ducha, to grzech przestał w nich mieszkać. Nie przestał. Tylko w jednym elemencie przestał mieszkać. To jest w twoim duchu. Rozumiesz? A dalej jesteś w ogóle do wymiany. Jesteś do wymiany. Kompletnie. Jestem trochę do wymiany, ale kompletnie jesteś do wymiany. Każdy człowiek jest ruiną. Rozumiecie? I każdy chrześcijanin w duszy i w ciele to ruina. Mieszka tam zło i rządzi tam grzech. Dlatego masz takie pomysły, jakie masz nieraz. Dlatego przychodzą ci takie myśli, jakie ci przychodzą. Już długo jestem nawrócony, a mam takie myśli. Co w tym dziwnego, że ty masz takie myśli? Przecież te myśli pochodzą ze środowiska grzechu. Co ty byś chciał? Co ty byś chciał? Przejdź się na dworzec jakiś. Tam, gdzie siedzą bezdomni. Zaciągnij się głęboko. Szczególnie teraz, jak się ciepło zrobiło. Zapach moczu. Rozumiesz? Potu i wczorajszego alkoholu. Tak? Żeby nie wiem, co zrobili z tym dworcem. Będzie tak zawsze. Nawet jak już tam nie będzie bezdomnych, to wszystko będzie się działo w ścianach, w ławkach, w betonie. Czemu? Bo oni tam byli wiele, wiele lat. Rozumiesz? Przestań z tym walczyć. Po co to robisz? Wiesz, dlaczego to robisz? Bo chcesz jakoś wyglądać. A wiesz, dlaczego chcesz jakoś wyglądać? Bo nie wierzysz, że Boga interesuje twój duch. Masz wątpliwości. Cieszę się, mówi Paweł, że prawo Boże jest w moim duchu, czyli wewnętrznym człowieku. On tutaj po raz pierwszy używa tego słowa wewnętrzny człowiek, czyli on mówi, jest jakiś wewnętrzny człowiek i jakiś zewnętrzny człowiek i tych dwóch filozofii nigdy nie wolno mi pomylić. Wewnętrzny człowiek i zewnętrzny człowiek. 23. Lecz dostrzegam również drugie prawo działające za pomocą części mojego ciała oraz moich zmysłów, które prowadzi wojnę z prawem mojego rozumu. Jest to właśnie prawo grzechu, które działając poprzez części mojego ciała i moje zmysły, czyni moją psychofizyczność niewolnikiem. Paweł mówi, że widzi prawo, które walczy z prawem Bożym jego duchu. To jest walka, ludzie. Dusza i ciało są w stanie wojny. To jest walka. Jeszcze nie doszliśmy do metody, która jest tylko jedna. Ale to jest walka i nie ma co się dziwić, że jest walka. Kiedy się przestajesz dziwić, że twoja dusza i twoje ciało walczą przeciwko twojemu duchowi, że prawo twojej duszy i ciała walczy przeciwko prawu w twoim duchu, kiedy przestaniesz się temu dziwić, to przestaniesz się frustrować. Zastanawiać się godzinami. Dlaczego? Bo kapcie z tego. Dlatego, rozumiesz?
Czego się zastanawiasz nad tym, że kwadrat jest kwadratowy, a kółko jest okrągłe? Masz w sobie wojnę i dziękuję uprzejmie. I możesz chodzić 20-30 lat z Bogiem, a wojna jest. I po 30 latach chodzenia z Bogiem przychodzą ci do głowy takie głupie pomysły, że zastanawiasz się, mówię, kurczę, co to jest? Co to mnie przyszło do głowy? Skąd ja to wziąłem w ogóle? Co mnie się teraz, co to mnie tutaj... Chodzisz z Bogiem i się boisz, chodzisz z Bogiem i narzekasz, chodzisz z Bogiem i się martwisz, mówisz, co ze mną jest? Co to ze mnie za człowiek jakiś? No właśnie, człowiek, który ma w sobie dwa prawa przeciwstawne, walczące, spierające się ze sobą. Ja już nie chcę, żeby tak było. To umrzyj! Idź do Pana. Wtedy skończy się to. Dopóki będziesz tu, to ta wojna będzie trwać. Ona jest wygrana na poziomie ducha. To jest wygrane. Ofiara została w ogóle złożona. Bóg przebaczył ludzkości, ale to w ogóle nie oznacza, że twoja psychofizyczność nadaje się do czegokolwiek. Się nie nadajesz. Rozumiesz? Dzisiaj rano mówię do Agaty, mówię, w ogóle na ciebie nie zasłużyłem. Wiesz, jakie to jest? Przecież to jest po prostu głęboka świadomość. No, nie zasłużyłem. Dlaczego nie zasłużyłem na nią? Dlaczego miałbym zasłużyć? Dlaczego ja w ogóle miałbym na coś zasłużyć? Albo na kogokolwiek? A dlaczego ja bym miał zrobić cokolwiek, żeby się komuś podobać? A dlaczego? On dostrzega prawo w sobie. Przestań myśleć, że to jest jakaś ułomność twoja, tylko uznaj, że to prawo. To jest konstrukcja, rozumiesz? Starsza niż czas, ja to nieraz powtarzam. To tak to działa. To się mieści w kategoriach odkupienia. Odkupienie jest odkupieniem ducha. Rozumiesz? Twoja dusza, póki jest w tym ciele, które tutaj siedzi, to jest element niezdolny do czynienia dobra. A wiesz, dlaczego jest niezdolny? Bo siedzi w tym ciele. I dlatego też, przyjaciele, dostaniecie nowe ciała. Nowe ciała. Nie takie. Nie to, co my dzisiaj mamy. To, co my dzisiaj mamy, jest nie do naprawienia. Ofiara Jezusa nie jest w stanie tego naprawić. Więc czemu ty próbujesz? A dusza, która siedzi w środku tego bagna, jest brudna i śmierdzi jak to bagno, a nie pachnie jak twój odrodzony duch. Przestań zastanawiać się, dlaczego śmierdzisz. Tylko śmierć swobodnie. Nareszcie swobodnie śmierć. Śmierdzi, śmierć nie ma. Ja sobie śmierdzę już dłuższy czas. I powiem, bardzo mi dobrze. Coraz lepiej. Coraz lepiej. Wczoraj tak sobie leżałem właśnie. Ja nic nie robiłem tam wczoraj. W ogóle leżałem się na tej łące. Tu ludzie uzdrawiali chorych, wypędzali demony. Ja siedziałem, jadłem parówki z żabki. Tak sobie tam leżę. Agata przyszła w ogóle, jeszcze koszulkę zdjąłem i tak leżałem na tym kocu tam, człowieku. Agata przyszła, mówi, o proszę, co to w ogóle jest? Mówię, tworzę atmosferę domu, mówię. Ale tak sobie jadłem te parówki i tak mówię do Boga, Panie Boże. I to jest łaska, mówię. I ja nie mam z tym nic wspólnego. Rozumiesz, o co chodzi? Nie mam z tym nic wspólnego. Ani sobie nie poczytuję za zaszczyt to, co się tutaj dzieje, ani nie uważam, że to wypracowałem w ogóle, ani nie mam gula, że leżę tutaj, rozumiesz, w samych gaciach na tym kocu. W ogóle! Jestem wolny jak sanki w maju. Dlaczego? Bo ja wiem, jaki ja jestem, co ja za konstrukcja jestem. Ludzie, żeby nie mieć kompleksów, to trzeba przestać. Bo wiesz, popatrz, w ogóle coś ci powiem. Grzech, żeby mógł działać, potrzebuje stymulanta w postaci jakiegoś prawa. Bo on inaczej nie zadziała.
Paweł tam w innych miejscach w liście do Rzymian mówi: i grzechu bym nie poznał, gdyby prawo nie mówiło, że grzeszę. To jest mocne. Ja bym nie poznał. W ogóle wiesz. W ogóle ja bym nie poznał grzechu. I teraz, kiedy odbierasz temu prawu, tak to nazwijmy, odbierasz prawu samosprawiedliwości, upominanie się o dobro w twojej duszy i ciele, to kompleksy znikają z ciebie. Bo żeby kompleks się utrzymywał w człowieku, to musi być jakiś stymulant. Czyli na przykład myślimy, jacy nie jesteśmy. Nie jestem taki, nie jestem taki, nie jestem taki. I tam kompleksy powstają. A kiedy ty w ogóle mówisz, jestem skończony po prostu. To kompleks nie ma środowiska rozwoju. Rozumiesz, o co chodzi? Kiedy powiesz o swojej duszy i ciele, Boże, to jest brzydkie jak grzech. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle to kompleks przestaje mieć środowisko w ogóle funkcjonowania. A jak będziesz myślał, ile ja powinienem, co ja powinienem, ile trzeba i tak dalej, to kompleks będzie karmiony cały czas. Non stop. Paweł uczy pierwszy Kościół, jak mają chodzić w wolności, bo tak jak będziesz chodził w wolności, to tak będziesz chodził w mocy. A jak będziesz chodził w mocy, to tak będziesz wpływał na świat otaczający ciebie. Chcecie być konkretnymi narzędziami w ręku Boga? To uznajcie, że w waszej duszy i ciele mieszka grzech, nie ma ani grama dobra i przestańcie się na tym spinać. Jak wam zależy na sukcesie, to trzeba podejść od drugiej strony do tego tematu. Rozumiesz? Od drugiej strony. Od zachrystii Kościół wygląda inaczej. Pamiętajcie. Tam nie ma aż takiego splendoru. Z tych to powodów. Z jakich to powodów? Jeszcze raz 23. Lecz dostrzegam również drugie prawo działające za pomocą części mojego ciała. Za pomocą czego to prawo grzechu działa? Za pomocą części twojego ciała. Oraz twoich zmysłów. Za pomocą tych elementów działa to prawo grzechu w tobie, które prowadzi wojnę z prawem mojego rozumu. Jest to właśnie prawo grzechu, które działając poprzez części mojego ciała i moje zmysły czyni mnie, czyli moją psychofizyczność, niewolnikiem. Paweł uważa siebie, swoją duszę i swoje ciało za niewolnika grzechu. A w innym miejscu uznaje swojego ducha za niewolnika Chrystusa. To kurczę był typ. On w ogóle w duchu uważał, że należy do Chrystusa, a w duszy i ciele uważał, że należy w ogóle do grzechu. Taki był Paweł, on tak żył. Tak te kościoły pobudował, tak ten Nowy Testament napisał. Taki był Paweł. On to rozumiał, przeżywał to. I z tego powodu, z powodu tego, że ta dusza i te ciało, one są niewolnikami grzechu, z powodu tego, że taka wojna w nim się toczy, to on mówi, z tych to powodów jestem człowiekiem, który bardzo cierpi. Dlaczego Bóg nie wybawił mnie od działań mojego śmiertelnego ciała? On mówi, ja cierpię, że tak mam. Wiecie, co definiuje prawdziwie narodzonego z Bożego Ducha człowieka? Że właśnie cierpi z tego powodu. Że to go boli. Prawdziwy chrześcijanin, prawdziwie odrodzony z Bożego Ducha człowiek, jeżeli grzeszy, to go to boli. On cierpi. A ktoś, kto nie jest narodzony z Bożego Ducha, to nie cierpi. To jest zwykła świnia. To nie jest owca. To świnia, która tylko została umyta i zrobiono na niej sztuczne afro. Rozumiesz? I się wytapla z powrotem w bołocie i mówi, wszystko jest git. Ale prawdziwie narodzony z Bożego Ducha człowiek
Kiedy grzeszy jego dusza i ciało, to on cierpi. I Paweł mówi, ja cierpię. Mówi, dlaczego Boże mnie nie wyzwolisz z tego? Wyzwól mnie. To jest krzyk apostoła. Wyzwól mnie z tego ciała śmierci. Nie mając odpowiedzi na to pytanie, dlaczego, bo on zadał pytanie Bogu, dlaczego nie dostał odpowiedzi. Nie mając odpowiedzi na to pytanie, postanowiłem być wdzięczny Bogu z powodu doskonałego zbawienia, którego dokonał Jezus Chrystus, nasz Pan. Bo zobaczcie, to w ogóle, to jest w ogóle mentalność. A zatem rzeczywistość jest taka. Prawdziwy ja, czyli odrodzony duch, za pomocą mojego rozumu służę prawu Bożemu, lecz moja psychofizyczność służy prawu grzechu. On się z tym pogodził. Przestał z tym walczyć. Mówi, od dziś będę dziękował Bogu za kompletne zbawienie, bo wiem, że moja dusza i ciało dalej nie pójdą. Chcesz nie mieć problemów? To się pogódź ze sobą. Bo jak będziesz w stanie walki, to będziesz cierpiał 24 godziny na dobę. Nie tylko z tego powodu będziesz cierpiał, że dusza i ciało grzeszą, ale jeszcze będziesz cierpiał z tego powodu, że nie możesz naprawić duszy i ciała. I te pierwsze cierpienie z powodu, że dusza i ciało grzeszą, jest normalną rzeczą i zawsze będzie towarzyszyło, kiedy upadniesz. Ale to drugie cierpienie jest o wiele silniejsze, przynosi potężne frustracje i załamania u ludzi. Oni się załamują. Jaki jestem słaby. Ja mówię, i co z tego? Każdy jest słaby. Nie ma silnych ludzi w duszy i w ciele. Są tylko ci, którzy się pogodzili, mówimy o odrodzonych z Bożego Ducha ludziach, którzy się pogodzili po Pawłowemu, i są ci, którzy toczą walkę na poziomie samosprawiedliwości. Jak ten Kościół cały wygląda, ten ogólny Kościół na świecie. Człowieku, ja się przyglądam, ja słucham, ja marzę o tym, żeby posłuchać kogoś, kto w ogóle wie, co mówi. Już tam, żeby chociaż wiedział, co mówi. Nie, pieprzą takie trzy po trzy. Rozumiesz? Weź gdziekolwiek sobie wejdź. Albo ci psychologię fundują, rozumiesz, o co chodzi? Psychologię. Albo ci mówią, jak powinieneś żyć. Jaki powinieneś być i co się Bogu podoba. Bo Pan przyspiesza i trzeba się spieszyć. Zmieniajcie się. Czy wy uważacie, że Bóg nie wie, w jakim my jesteśmy wszyscy stanie? Że On nie wie, w jakim ja jestem stanie? Ja bym sam siebie nigdy nie postawił na miejscu, na którym ja tu jestem. Nigdy w życiu. Ja w ogóle płaczę codziennie, mówię w ogóle dziękuję Ci, że ja jestem w tym miejscu. Prze się normalnie nie nadaje do tego. Nie mam mi... Boże. Rozumiesz? Nie nadaje się. Moja żona zawsze bez lubiła. I mówiła nieraz, o weź mi tam urwi gdzieś bzu. A ja, człowieku, chodziłem i mówiłem, nie, no tu ludzie posadzili bez, no nie urwę tego bzu, no bez posadzili, to jest ich bez. Dzisiaj chodzę, kradnę ten bez, człowieku, pod oknami. Dzisiaj jej przyniosłem rano, całą garść. Wiesz, o co chodzi, co ja będę się... Ty... Psem wychodzę, tam udaję, że ją wołam. Tego bzu jej narwałem, dzisiaj przyniosłem tu wazonu. Wiesz, o co chodzi? Życie to tylko chwila. Życie to tylko chwila. Kurczę, ludzie. Co tu w ogóle budować? Jakieś konstrukcje dziwne. Po co? W jakim celu? Czego to szukać? Kwadratowych jaj, kurczę, rzeczy, których nie ma. Jest taki człowiek, tam Ewangelię głosimy, przyszedł, drze się.
mówi, łamiesz takie i takie przepisy, robisz to i to i krzyczy tutaj do mnie. Zaskarżę cię. Ja mówię, zaskarż, mówię, masz mój dowód osobisty, idź mnie zaskarż, idź stąd i mnie zaskarż. No. Co mnie to obchodzi? Rozumiesz w ogóle? 8.1. I właśnie z tego powodu, z jakiego powodu? 25. Jeszcze raz. Nie mając odpowiedzi na to pytanie, bo on nie dostaje odpowiedzi, dlaczego tak ma. Czyli Bóg milczy. Bóg milczy. Nie mając odpowiedzi na to pytanie, postanowiłem być wdzięczny Bogu z powodu doskonałego zbawienia. Jakiego? Doskonałego. Powiedz, jestem doskonale zbawiony. Bo jesteś doskonale zbawiony. Co to jest doskonale? Kompletnie, do końca nie ma jednego elementu, którego Bóg by nie zrobił. W twojej osobie. Jesteś doskonale zbawiony. Doskonale. Jezus wykonał 100% tego, co powiedział Bóg Ojciec i temat zamknięty. Wobec ludzkości jest temat zamknięty. Doskonale zbawiony. Czyli nie mając odpowiedzi na to pytanie, postanowiłem być wdzięczny Bogu z powodu doskonałego zbawienia. To jest początek budowania uwielbienia w życiu. Ludzie mówią, za co mam dziękować Bogu? Mówię, za doskonałe zbawienie, za doskonałe zbawienie. Ja sobie wyskakuję rano jak baranek, szon. I dziękuję Bogu za doskonałe zbawienie. Jestem genialny, mówię. Wszystko jest świetnie, wszystko jest rewelacyjnie. Lepiej być nie może. Ja nie modlę się do Boga już bardzo dawno. Boże, żeby było lepiej, żebym poszedł głębiej, żeby to, rozumiesz, o co chodzi? Ja nie modlę się tak, bo to grzech. No. Ja wyskakuję i się cieszę z kompletnego zbawienia, kompletnego, doskonałego, ostatecznego, do którego nic nie można dodać. Ani ja, ani Bóg. I nic nie można z Niego odebrać. Ani ja nie mogę, ani Bóg nie może, ani diabeł nie może. Kompletne, doskonałe zbawienie. No to dziękuję Mu. Halleluja. Buduję swoje uwielbienie na tym. Ty w ogóle wiesz. A weź se spróbuj. Weź poświęć sobie tydzień na to, żebyś codziennie, tylko i wyłącznie uwielbiał Boga za swoje doskonałe zbawienie. Jak ci przyjdzie do głowy, jaki tam masz brak w swojej duszy, rozumiesz? To klepnij się i powiedz, tu mnie pocałuj do diabła. Rozumiesz, tylko w maseczce. Powiedz, w maseczce, bo ja się ciebie brzydzę. Jestem doskonale zbawiony. Szapa tare lese. Doskonale zbawiony. Mówi, będę dziękował Bogu za doskonałe zbawienie, które dokonał Jezus Chrystus. Kto dokonał zbawienia? Jezus Chrystus. To On dokonał. Mówi, to będę dziękował i On się na tym skupia. Tylko i wyłącznie się na tym skupia. Nasz Pan, a zatem... I teraz konkluzja Pawłowa. On to rozumie teraz. Jasny wykład Pawłowy. A zatem rzeczywistość jest taka. Dwukropek. Ja, czyli odrodzony duch, bo tutaj mówi o sobie teraz, odrodzony duch, za pomocą mojego rozumu, on twierdzi, że w ogóle rozum to jest element, którym się posługuje jego duch, bo rozum to nie jest umysł. Umysł to jest element duszy człowieka, psychiki. Rozum to jest system. Rozumiecie? To jest system, który polega na tym, że się zbiera pewne, ostateczne, prawdziwe fakty, tak? Zestawia się je w logiczny sposób i na podstawie tego wyciąga się tezy życiowe. To jest rozum. Jak ktoś mówi rozumiem, to nie znaczy usłyszałem, przyjąłem teorię. Kiedy rozumiem, tak? To znaczy, że zebrałem fakty związane z tą sprawą, tak? Wyciągnąłem logiczne wnioski,
tak, logiczne wnioski i podjąłem na tej podstawie odpowiednie działania, czy też zbudowałem na tym odpowiednie toki myślowe. Czyli na rozumowaniu budujemy toki myślowe, na rozumowaniu. I on mówi, zatem rzeczywistość jest taka, prawdziwy ja, czyli odrodzony duch, za pomocą mojego rozumu służę prawu Bożemu. Czemu ty służysz prawu Bożemu? Żebyś nie wiem, co zrobił w duszy czy w ciele, to służysz Bogu. Jak ktoś ci powie, ty nie służysz Bogu, to powiedz precz szatanie. Służę Bogu. Ale ty upadasz. Nawet przez moje upadki służę. Wcześniej jest napisane. Czytaliście ten tekst? Oto sługa mój. Czy stoi, czy leży. Mój jest. A rozumiesz? Większość kościoła ma lęk przed grzechem i myślą, że to im pomoże w niegrzeszeniu. Jakież oszustwo. Lęk przed czymkolwiek jeszcze nikomu w niczym nie pomógł. Jeżeli boimy się grzeszyć, to zgadnij, co będziemy robić. Grzeszyć. Bo lęk przed grzechem jest mocą, która pociągnie cię do grzechu. Tak samo jak usiłowanie niegrzeszenia pociągnie cię do grzechu. Rozumiesz? Oto prawa duchowe, o których naucza Paweł. I właśnie z tego powodu, z tego, o którym przed chwilą powiedziałem, nie ma żadnego potępienia dla tego, kto jest w Chrystusie Jezusie i nie skupia się na swojej psychofizyczności, ale skupia się na swoim odrodzonym duchu. Jak powiedzieliśmy wcześniej, szatan nie potępia. Szatan oskarża. Co potępia? Serce człowieka, czyli najgłębsza część jego duszy. Więc w jaki sposób uniknąć potępienia przez swoje serce? Nie można skupiać się na swojej psychofizyczności, tylko trzeba skupiać się na swoim duchu. A więc, wiedząc, że w twojej psychofizyczności żyje grzech i nie ma tam w ogóle dobra, to jeśli będziesz się na tym skupiał, tak, to będziesz jedynie pogłębiał się w grzeszeniu. Bo przyglądając się na coś, na zasadach prawa przyciągania, tworzymy środowisko, w którym owa rzecz się może rozwijać. Na czym się skupiasz, to czcisz. Paweł mówi, nie wolno wam się skupiać na waszej psychofizyczności, ponieważ tam mieszka grzech. Grzech. Moja żona na początku swojej drogi z Bogiem była, po prostu tam chorowała. Miała słaby wzrok, miała też inne dolegliwości. I któregoś dnia została ochrzczona w Duchu Świętym. I wiecie, co zrobiła? Skupiła się na swoim duchu. To zdarzenie spowodowało, że jej umysł się skupił, chodziła, modliła się innymi językami i tak dalej. I wiecie, co się stało? Zapomniała, że miała zrobić okulary i zapomniała, że ma problemy związane z, no, takie no, wewnętrzne, generalnie z układem krążenia. Zapomniała. I wiecie, co się stało? Nie przez to, że przestała myśleć o swoim słabym wzroku i o tym, że ma problemy z układem krążenia, to te choroby zniknęły. Bo się skupiła na duchu. Skupiła się na tym, że jest kompletnie zbawiona, że Bóg ją kocha, że mieszka w niej. Wyobrażacie sobie? Wyobraź sobie teraz,
że skupiasz się tylko na swoim duchu. W ogóle nie odwracasz swojego wewnętrznego wzroku od swojego ducha. Myślisz o sobie tylko tak, jak myśli o tobie Bóg. Wiesz, co by się stało wtedy? Zacząłbyś żyć poza grzechem. Nie mógłbyś więcej zbłądzić. Nigdy. Ale jeśli tylko będziesz próbował nie zbłądzić, gwarantuję ci, że zbłądzisz. Tylko spróbuj nie błądzić. Tylko spróbuj być dobrym. Tylko spróbuj być porządnym. Tylko spróbuj być moralnym. Tylko spróbuj skupić się na tym, żeby jak najlepiej służyć Bogu. Tylko spróbuj. A zobaczysz, jak grzech zacznie w tobie rosnąć. Jeśli zależy ci na wzroście grzechu w tobie, to bardzo cię proszę, skupiaj się na tym. Skupiaj się na tym, ile jeszcze masz do zrobienia w swoim życiu. Skupiaj się, ile jeszcze masz do uświęcenia. Bardzo cię proszę, skup się na tym. Jeśli chcesz, aby grzech eskalował. Jeśli zaś nie interesuje cię eskalacja grzechu, to skup się na twoim duchu. Ale ty nie wiesz, ile ja grzeszę. Ja mówię, widzisz, o proszę bardzo. Ty nie wiesz, co ja mam w swojej psychice. Ty nie wiesz, jakie mi myśli przychodzą przez głowę. Kogo to wszystko obchodzi? Przecież to Boga nie obchodzi. Bo Bóg powiedział przez apostoła Pawła, w tej psychofizyczności mieszka grzech. Ty myślisz, przepraszam, czy ty się dziwisz, że w śmietniku są śmieci? Czy ty idziesz wyrzucić śmieci do śmietnika? Ale tu śmieci jest dużo. No nie spodziewałem się. Naprawdę to jest skandal. Ty, to jest śmietnik. Tam mają być śmieci. Tam ma śmierdzieć. Rozumiesz, o co chodzi? No jaki ma być śmietnik? Sterylny? Co to jest? Szwecja? To w Szwecji są tylko sterylne śmietniki. I zajączki biegają po Sztokholmie. Rozumiesz? U nas by zżarli. Mieszkańcy śmietników. I właśnie z tego powodu nie ma żadnego potępienia dla tego, kto jest w Chrystusie Jezusie, czyli dla ciebie, bo jesteś w Chrystusie Jezusie. I drugi tutaj element, bo to za mało być w Chrystusie Jezusie. I nie skupia się na swojej psychofizyczności, ale skupia się na swoim odrodzonym duchu. To dla tych nie ma potępienia. To tych serce nie będzie potępiać. To ci nie będą mieli frustracji życiowych. To ci nie będą upadać i nie będą mówili, mam trudny czas, ale mnie dzisiaj w ogóle potępia. Już nawet nie wie, co go potępia. Szatan już mnie potępia, bo się dowiedziałem, co Roński powiedział. On mnie oskarża, to teraz sobie to rozłożę. Aha, Ale porozważam cię. Dzisiaj mam w ogóle meeting z moją duszą. Porozważam, ile tam mi jeszcze brak. Rozumiesz? Ile brak? I 8.2. Dzieje się tak dlatego. Czyli dlaczego nie ma potępienia? On wyjaśnia. Dzieje się tak dlatego, bo prawo Boże znajdujące się w duchu człowieka, który przyjął Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, przynosi życie, które czyni go wolnym od prawa grzechu i śmierci. Skupianie się na swoim odrodzonym duchu powoduje, że z owego ducha wypływa boskie życie na duszę i ciało i powoduje, że grzech jest niwelowany sam z siebie. A zatem zamiast walczyć z grzechem, narodzony z Bożego Ducha człowiek powinien się wytrenować w skupieniu, jak Johnny Wick. Rozumiesz? Człowiek skupiony. W skupieniu. Skupienie jest problemem Kościoła. Ludzie się źle skupiają. Skupiają się na duszach i ciałach. Skupiają się na tym, co przeżywają, na emocjach, które mają. Przyjmują rzeczywistość stanami emocjonalnymi, rozważają różne rzeczy w swoich umysłach. Myśliciele za 5.12. A Bóg mówi, skup się na swoim odrodzonym duchu.
tam jest moje prawo, a moje prawo mówi, wiem, jakie mam myśli o Tobie, aby Ci zgotować przyszłość i natchnąć nadzieją. Takie mam dla Ciebie życie. Oto sprawiedliwy mój nigdy się nie potknie. Wychodziłem ze szpitala, powiedzieli, że mam, tak mi zapisali, że mam 20% prawidłowej czynności serca. Wiecie, co to jest 20% prawidłowej czynności serca? To jest pod przeszczep. Ja lubię lekarzy i ich szanuję. A w piątek pojechałem na kolejne badania, bo systematycznie robię badania. I zrobiłem sobie echo serca, żeby przedstawić mojej pani doktor, którą bardzo szanuję. I lekarz do mnie mówi, który mi robi echo serca, wie pan, mówi, nie umiem tego wytłumaczyć. W tej chwili jest 45% wydolności. I teraz posłuchajcie. Kiedy jest 55%, to się tak mierzy. To jest sytuacja, w której nie ma żadnego mankamentu. Tak jak u noworodka. W cudzysłowie, prawda? Kiedy jest 35%, to jest informacja, że należy się zająć dietą, aerobami i tak dalej. Pan doktor mi w piątek powiedział, że nie ma żadnych potrzeb, abym przechodził jakiekolwiek zabiegi. Cokolwiek. Dlaczego? Bo ja się skupiam na swoim duchu. A z niego płynie życie do mojego ciała. Bo ja się skupiam na swoim duchu. Ja nie rozważam rzeczy w moim ciele i w mojej psychice. Ja się nad tym nie zastanawiam. W ogóle. Ja jestem bezmyślny w tych sferach. Czemu? Bo ja szanuję Słowo Boże. A rozumiesz? Ja je szanuję. Jak święty Paweł powiedział, oto objawienie, że należy się skupiać na swoim odrodzonym duchu, a wtedy z niego będzie płynąć życie do naszej psychofizyczności, która jest grzeszna i która jest zła. I owo życie w sposób automatyczny będzie niwelowało grzech, a choroba to grzech. Będzie eliminowała również choroby z waszego ciała, niemoce z waszej psychiki. To życie wypłucze wszystko, jak potężny strumień wody. Tylko trzeba się na tym skupiać. Rozumiesz? To jest bardzo ważna rzecz. Łaska to najpotężniejsza siła, jaka jest. Tu się włącza odpowiedni guzik i maszyna zaczyna działać. Ale wystarczy pomyśleć sobie, dołożę coś do tego. Będę się starał. Będę dbał. Tak bardzo będę teraz dbał o ten skarb. O te moje nowe narodzenie. Postaram się w ogóle nie popełniać błędów. I zaczyna być krach na giełdzie. Zobaczcie, jak wygląda duchowa rzeczywistość. Jest zupełnie inna, niż nam by się mogło wydawać. Ten świat to nie jest tylko zło szeroko pojęte na tym świecie, ale też dobro szeroko pojęte na tym świecie. Ono będzie nas uczyło tego, aby grzebać w swoich duszach, wybierać zło, a porzucać, wybierać dobro, a porzucać zło. Ono będzie nas uczyło, wiecie, bo świat nie składa się tylko ze złych ludzi, składa się też z bardzo dobrych ludzi. A to jest dalej świat. Ten świat będzie uczył nas.
żebyśmy działali inaczej niż mówi Bóg. Ten świat będzie mówił staraj się, a Bóg mówi skupiaj się. Rozumiesz? Ten świat będzie mówił eliminuj śmieci, a Bóg będzie mówił Artur, przecież ja jestem śmieciarzem. Słyszałeś kiedyś o tym, że Chrystus to śmieciarz? Wywozi śmieci. No. Wywozi śmieci. Zajmuje się oczyszczaniem miasta. Rozumiesz? To czyściciel. Trzeba tylko zgodzić się z tym, że to On jest czyścicielem. Że Duch Święty, który jest w nas, to jest czyściciel. I trzeba Mu udrożnić drogę. Przez co? Przez to, że się skupiamy na Nim. I raptem nie wiesz, jak to się stało, że przestałeś chlać, ćpać, że nie masz ciągot, że nie palisz. Rozumiesz, o co chodzi? Że nie chcesz się bzykać na prawo i lewo, człowieku ze wszystkim, co na drzewo nie ucieka. Raptem się zdziwiłeś. Wow, co się stało? Ha. Co się stało? Kwestia skupienia. Kwestia skupienia. Kwestia porzucenia zbędnych działań. Jestem tego pewny, jak to, że tutaj stoję, że każda osoba chodząca z Bogiem, która ma od dawna, bo już od dawna chodzi z Bogiem, różnego rodzaju problemy, to ma je dlatego, że nie skupia się na swoim odrodzonym duchu, czyli nie żyje w swoim wewnętrznym człowieku. Człowiek ten skupia się na swojej psychofizyczności i żyje w swojej psychofizyczności, czasami korzystając z jakichś elementów ducha. Człowiek taki, taki chrześcijanin, taki Boży człowiek, on traktuje swojego ducha jak taką półkę ze słodyczami. Podejdę, zdejmę sobie od czasu do czasu jakąś fajną rzecz, zjem, będzie miło. Tylko wiesz co? Tam trzeba zamieszkać. Tam trzeba wejść, tam trzeba się skupiać na tych rzeczach. Trzeba założyć sobie klapki na oczy jak koń. Ja o sobie mówię tylko to, co o mnie mówi Bóg. Ja o sobie myślę tylko to, co myśli o mnie Bóg. Ja się w ogóle nie boksuję. Coś się dzieje w mojej psychofizyczności, mnie nie interesuje, co tam się dzieje. Mnie to nie interesuje, bo to nie ja duchowy. To nie ja duchowy. Ktoś stoi nade mną, tak powinieneś, tak powinieneś, tak powinieneś, a ja się skupiam na duchu. Przecież ja wiem, jak ja powinienem. No co, ja nie wiem, że grzeszę? No pewnie, że wiem. Chodzę w Duchu Świętym, to wiem, że grzeszę. Co, ja nie wiem, że moja psychofizyczność w ogóle zachowuje się jak bydle? Ale ona się ma zachowywać jak bydle. Bo moja i twoja psychofizyczność to bydle. Żaden cud z nas w duszach i ciałach. Żaden cud. Rozumiesz? I studium fundamentalnego dogmatu, tak? Obrazuje nam tą rzecz od A do Z. Ten świat będzie mówił, ale masz cudowną duszę, ale masz cudowną duszę. Rozwijaj swoją duszę. Dusza to śmietnik, tylko różnie śmierdzi. Są różne śmietniki. Są takie, co tam w ogóle są takie normalne, zwykłe, takie popularne śmieci. Rozumiesz, o co chodzi? Gnijące warzywa, kawałki mięsa, rozumiesz? A są takie w ogóle inne śmietniki, takie, co się wyrzuca w ogóle butelki po perfumach. Wiesz, wchodzisz, pięknie pachnie. Człowieku, czy ty nie rozumiesz, że to są śmieci? Nie rozumiesz, że to są śmieci. Ale tak, ale to jest Chanel. To jest pusta butelka. I została poświata Chanel. Ten śmietnik nazywa się dobry. O. A tamten na osiedlu zły. Jedno i śmietnik, i drugie śmietnik. Tu nie ma nic i tam nie ma nic. Rozumiesz? Co tu siedzisz po śmietnikach? Grzebiesz. Duszę moją będę naprawiał. Ja ci pokażę, jak to zrobić. Przyjdź do mnie na terapię. Ja ci w ogóle szybko bardzo pokażę, jak się to naprawia. Rozumiesz? Zobaczcie, to znaczy naprawa duszy. Dowiesz się na tej terapii, że tylko i wyłącznie jeden raz porozmawiamy o tym w ogóle, co ciebie gniecie w danej chwili. A potem dostaniesz rozwiązanie.
I tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, reszta tej terapii będzie polegała na tym, że będę cię pilnował, żebyś tego rozwiązania w ogóle ty pilnował. Taka to będzie terapia. Że będę chodził za tobą i się pytał, my zrobiłeś coś, powiedziałem? Jeszcze nie. My to jeszcze będziesz tu chodził, mówię. Póki nie zaczniesz robić, wiesz o co chodzi. Kiedy mogę stąd pójść, jak zaczniesz robić. Rozumiesz? Tu chodzi o to, żebyśmy nauczyli się Bożych rozwiązań, a nie ludzkich rozwiązań. Ludzkie rozwiązania są naprawy różne. To wyciągniemy, tamto wyciągniemy, to teraz zrobimy, tamto zrobimy. Wiesz o co chodzi. A tu trzeba się skupiać na duchu. Ktoś powie, o co to jest system wyparcia. To nie jest żaden system wyparcia, to jest list do Rzymian. To jest list do Rzymian. I gwarantuję ci, jak będziesz prawidłowo szedł za tokiem myślenia Pawła, to ty musisz mieć efekt. Czyli grzech w duszy i w ciele przestanie realnie wpływać na twoje życie. Rozumiesz? Po prostu przestanie. Jak będziesz na nim się roztkliwiał, jak będziesz w ogóle go rozważał, będziesz w ogóle chciał zmieniać tę duszę i ciało, to gwarantuję ci, że do niczego w twoim życiu nie dojdzie, a będzie się tylko pogorszać. Pogarszać. Garszać. Amen? Amen.